Siemano wszystkim ludzie, z tej Dawtos, widzimy się w kolejnym odcinku God of War. I w tym odcinku już bez żadnych udziwnień w pokoju, bawienia się kamerą i tak dalej, po prostu z ładnym widoczkiem na smoka i oczywiście na wężyka. Kontynuujemy naszą przygodę po legendarny pancerz krasnoludów. Tego nazwy nie wypowiem, bo a, jej nie pamiętam, b, nawet bym jej nie wymówił. No i oczywiście przy okazji próbujemy ratować smoka. Czy się to uda? Zobaczymy. A tam przyjeżdżają chociaż, normalne drzwi. Stworzyć legendarny pancerz. Lepiej, żeby ten legendarny pancerz był wart zachodu. No, lepiej tak. Sindri pracują razem. Gra jest warta świeczki. Warta świeczki, co? Ufam tobie, Atreusie, ale nie wierzę w legendy. O! No, w sumie to trochę dziwnie, że Kratos nie wierzy w legendy, bo ja sam jest postacią z legend, jakby nie patrzeć. Trochę to jest komiczne, moim zdaniem. No, ale dobra, już nie rozwodźmy się nad tym? O, to właśnie tego słowa mi brakowało. Nie rozwodźmy się nad tym. Dobra, hop. Tym szał. Szału nie chcę. A tu coś się odbywa? Okej, są te bulwery, czy jak one się zwały. Ale ja pamiętam, że bardzo łatwo możemy z nich za pomocą Atreusa załatwić. Że kurde chłopy. Kurde strasznie się... I jaką? Tutaj. I druga ten jeden. No dobra, łapiemy chłopa. Cyk, cyk. Ale kurde go klepiemy ładnie. A ten drugi jest w ogóle. O, zajebany. Jak to nie żyje? Przez dwóch ich było, a jednego zabiłem. Chyba, że jeden, nie wiem, wydupił w powietrze gdzieś. Albo w ścianie go odbagowałem, to taka opcja. No, idzie to dalej? Tam widzę klejnot? Nie, tu widzę miejsce na klejnot. Albo to i nie miejsce na klejnot? Może są po prostu pochodnie takie? Swego rodzaju? No, są chyba pochodnie zwykłe. No dobra, co my tutaj mamy? Widzę pradawnego. Chyba coś pradawne. No, zgadza się. Gdzie to teraz jest? Kratos, chodźże tu! Bąbel! O! Dostałem. Kurde, niedobrze, niedobrze. Nie wiem, czy ja to mogę tarczą blokować. Jeśli nie, to trochę niedobrze. O, wow, jeszcze mnie kurde rypnął. Dobra, wbijamy na niego, kupujemy taka. Nie lubię się bić z pradawnymi, bo walka z nimi jest taka strasznie... Nie wiem, nie lubię jej po prostu, no. No co teraz robisz? No i właśnie, mam po prostu nowe takie siekietki z ciebie. Nie spróbuję zablokować. Blokowanie nie działa. To się działa połowicznie. Bo tak trochę działa, trochę nie działa. W większej mierze nie działa, niż działa. No nie przewrócił się, co? A jeszcze mi wybuchło na twarz. Więcej tego poproszę. Tyk, ostatnie? Ostatnie, git. Jeszcze se dostałem w twarz, Jany. Jak ja nie lubię z tymi pożarczami się dać. Niełatwa walka. Nie no, łatwa walka, tylko po prostu irytująca walka bardziej bym powiedział. I bardzo polegająca na losowości trochę. Ale niech się będzie, niełatwa. Obukujmy sobie skrzynkę i weźmy coś w środku. Aha, mam nadzieję, że kurde zdobędę w tym odcinku. To po co tutaj przyszedłem? Jezus. Hell. Moc. Nie wiem w sumie trochę po co mi to tam moc hell tutaj. Widzę, że mogę ją tam przenieść, tylko czy ja zdążę ją przenieść? Trochę wątpię. Miał zaledwie na 10 sekund. Te 10 sekund muszę tutaj przejść. I jeszcze rzucić to tam. Ja nie przejdę tam, nie dojdę, nie ma opcji nawet takiej. Żebym ja przerzucił to na drugą stronę. Samo co przejście mi zajmuje zdecydowanie zbyt długo czasu. Ale mimo to jest tutaj miejsce na to. Pomyślamy wilkery. Zwykłe wilki też monolaznymi. Nie to tak kurde te bulwery jakieś. W ogóle rzuciliśmy gdzieś tam. Daleko hen. Co za zejście? I kurde, widzę drzwi, które są zablokowane na tą Moskal. No to panowie mam problem, bo szczerze nie wiem jak ja mam to przetransportować. prostu nie wiem. Dobra, zejdźmy tutaj na dół, ale tu się kryje odpowiedź na moje pytanie. Na pewno widzę tam coś do zrzucenia. I to jest chyba kryształ. Teraz gdzie go zgarnę? Tutaj gdzieś? O, płynie sobie kryształek mój. Czy jednak miałem rację, że chodzi o kryształ? O, wiesz, mogę go podnieść? Mogę. Dawaj. I ten kryształ pewnie coś zrobi i da mi przejście. To jest z tym... tą mocą hell. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Ale tak kurde, muszę sobie to podnieść. Podnieść Krata, bo nie przejdę nawet. Macek? Gdzie jakie wielkie znowuż? Ła, no serio? Już mogę was tu nie być, wiecie? Bym chociaż krzywdy nie robił. Tak jest z tyłu, nie pojedzie mi mił. Nic za mną nie ma. Dobra, git? Git. Weźmy się wyleczmy, bo tutaj jest leczonka. O, jeszcze. Jeszcze jeden kurde wilk. No, mam nadzieję, że ostatni już. Bo to jest taka walka... Wulwer jeszcze? No kurwa. No kto to widział? Żeby nawet wulwera tutaj jeszcze dać. I co mówię, to jest taka walka typowo upierdliwa. W sumie ci przeciwnicy, no wiecie, nie są jacyś kurde fajni ani nic. To jest po prostu upierdliwa. I walka z nimi to jest taka zwykła formalność już. Jak chcę odbudowałem kurde kryształ, to mogę wyjść z tym kryształem, nie że kurde mam go zostawić. Bo kurde muszę chłopów sklepać. Tylko nie wiem czemu tam to miejsce było tak białe, jakby to była brama jakaś. To nie wyglądało zbyt dobrze. No wiem, się pojawia, mogę tutaj iść. Jeszcze nie wejdę do góry, jeśli nie ma, czy wejdę? No nie, nie wejdę, skryzda. W giereczkę. Może pokaże mi, że mogę iść tam do góry, bo nie mogę iść tam do góry. Dobra, dawaj kryształa i to chyba tutaj w prawo się szło. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo nie? Albo nie. Tak, bo to jest ten hell cały. Ta moc. Tylko teraz... Chwila, weź co zostaw na ziemi. Gdzie ja w ogóle mogę to wsadzić? Tam na dole, dobra. I pewnie mi się tu wytworzy most. Tak obstawiam, że się wytworzy most i będę w stanie przebiec. No dobra, idźmy zatem z tym kryształem. Nie, wyskoczy coś jeszcze na mnie? Oby nie. Bo kurde to będzie mi smutno. Nie Kato, wziąłbyś się pośpieszył kurde. Nie sobie tak tyłów też powolutku. Tym kryształem. Ciężki raczej on dla ciebie nie jest. No dobra, dotarliśmy na miejsce, weź go Atreusie odpal. Tak. Stworzył most, dokładnie tak jak myślałem. Most za pomocą mocy Alfheimu. I to tak, bierzemy to. I to, no i biegniemy. Teraz sobie bez problemu powinniśmy dać radę. Aha, zostaje nam kurde 5 sekund jeszcze. Praktycznie. I teraz to wsadzamy tu. I bierzemy sobie stąd. I wsadzamy tutaj w tą bramę. Żeby brama nam się otworzyła. Tylko nie mamy drugą część tutaj gdzieś. No, nie tak od razu. Nie tak szybko. Sreberka. Życie w sumie to jest niepotrzebne mi. Bo i tak mam fulla. Dobra, no jest, druga część chyba. Drugi kamień jakiś. Drugi kamień. Większy niż Weidergard. Tak. Weidergard? Krasnoludów są rozległe. Co się z nim stało? O. To wielka tajemnica nawet wśród synów Ivaldiego. Przed swoim zniknięciem Modsognir stawał się coraz bardziej nieobliczalny. Czemu? Przez dwie grafikę. Pancerz, którego właśnie poszukujecie. Znalazł części, ale niemożność odnalezienia trzeciej doprowadzała go do szaleństwa. No, w sumie standardzik. Niemożność zdarzenia trzeciej doprowadzała go do szaleństwa. Znana historia, bardzo częsta w sumie. No mamy dwie, oho. A, to są tak lodowe. Lodówy! Chyba cyk, parę jakaś. Nawet podpaliła chłopa. O ja, no jeszcze dwóch tutaj. Chyba cyk. Chłopa w ścianę rzuciłem. Dosłownie ścianę. Okej, jest chłop z maczugą. Liosta? No kurde, Liosta, odpal swoje kruki Atreus, przydadzą się. No bo wyprowadzała, tak wyprowadzę, dobra, dwóch skoszonych, za to najsilniejszy chłopek. Najsilniejszy chłopek z całej bandy. Jeszcze jedna strzała Atreus? Dobra, dawaj siada. No co za finisher na nią, chociaż nie finisher, po prostu, a no tak, jego się poszło dla Berusa. I co podłogę. No dobra, rozpęknięty. Może, że się troszkę baguje, jeśli zdarzą. Tak odrobinkę się bagują, nie jakoś bardzo, ale tak troszkę. No jakie krzyki. I patrzcie, lód w powietrzu zawieszony. 4,5 tysiąca srebra. Srebra w ogóle też mam odkleję, 350 tysięcy chyba jakoś jak patrzyłem ostatnio. 420 tysięcy srebra. I szczerze nie wiem, czy to jest w sensie, jak duża zasługa w szczęściu jest. W tym, że mam tyle srebra aż. No bo nie ukrywam, mam go dużo. To nawet bardzo dużo. No a na przykład jednego przeciwnika, jak mi wypada 4,5 tysiąca, to jest to no... Sporo, po prostu sporo. I stąd pewnie wyjdę, ja obstawiam. Jest kamieniem jedności. Znaczy jedności, po co kamieniem do otwarcia tych drzwi? I kurde, poszukiwanie tego pancerza może nawet nam zajmą 2 odcinki albo coś. Nie ma? Ale miałbyś we mnie nie rzucał, co? Nic nie zrobiłem, bo... Jeszcze rzuca ktoś, o ja. Nawet nie mam kurde jak zabić tak naprawdę. No uważam Mateusz, uważam, ale no chłopy tam stoją, ja chciałbym się ich pozbyć chociaż. Ten na mnie skacze. Tamten chłop rzuca we mnie jakimiś cukierkami. Ten rzuca we mnie kamieniami, no chłopie, każdy we mnie rzuca, no. A teraz widziałeś ty co? Weź go kurde osłab. O kurde, ma 5. poziom. Ja też widzę nie takie przelepki znowuż. Chłopem. A zaraz na niego wsiadamy. No dokładnie teraz. Pobity po główce. Jak ktoś się pojawi tutaj? Ktoś tego? Do pobicia jeszcze? Nie gdzieś z przodu może? A nikogo raczej nie ma już. Mogę sobie tylko którego wiecie obić, tak aby tak powiem. No i tyle byłoby jazdy na nim. Ale jazda. Dawaj kurde prąd mu rzucaj. O, złapał mnie, o wow. Ale mu chyca podłogę zrobił. Dobra, padłeś. Popędziło go. No, leci w powietrzu zawieszony. I symbole wytrwałości, coś tego. No dobra. A to co to? Podejrzane miejsce. Ale tam pewnie sobie będę mógł spaść z wysokości. A teraz co? Mówię, tam się ten smok gdzieś drze, ale szczerze nawet nie wiem jak dojdę do tego smoka jak na razie. Może koniecznie wyklaruję. Nie, będzie ten smok. To mnie niedaleko stosunkowo. No tak sobie poskakał do skrzynki solo. A teraz weź wziąłbyś poczekał na staruszka swego. A nie tak skaczesz pierwsze. No dobra. Chyba teraz idziemy do smoka już, tak mi się wydaje. Zobaczymy się, no i jest smok. Zostajemy dosłownie przy nim. To smok? No zgadza się. Albo smoczyca. Elektryczna. Są sposoby, by to sprawdzić, ale mało przyjemne. Aha. Zresztą wszystko jedno. Wszystko jedno. Okej, ono tutaj będzie zionąć? Nie, chyba tutaj nie zionie. Bo teraz widzę pierwszy ołtarz jej. Oje no serio. Oje no teraz weź kurde to osłab. 5. poziom miał ten kot już. Znaczy nie taki niski. Mogę działać. Gdzie jeszcze ktoś? O ja pidziu tak daleko chłop. Dalej się nie dało siedzieć co? Taki pancerwójt. Po niemiecku to nie zaznaczę na wiecie teraz, bo ja niemieckiego nie lubię. Gdzie drugi? Tutaj. Tyk. Jednego hita wystarczyło ode mnie. No i wyjwana serduszko. Dobra, bierzmy pierwszy ołtarz. Nie myślę, że się kolejni zrespili. Noż doluje Wacława. Już tam nie leci. Gundwo. Kolejne. Gdzieś to pod ziemię zakopało. A co już kurde mocniejszy nawet. Na 6. już. Rypaka, ale to nie będzie faktu, że leci do wyrywania serduszka. Dobra, tyle? Czy kolejny? Noż ja piódziu, co jest z nimi nie tak? Do jasnej ciasnej. Aha. Oczaj widzę nieziane. Gdzie jest to coś? Ja coś gotowa teraz. Akurat ona jeszcze nie da śmieć chyba. Płytnie, że to jest ostatnia, bo kurde już mam dość. Dajcie mi to zniszczyć, proszę, ten ołtarz już. Tyle? Tyle. No. To niszczymy. Mógł chociaż trochę bardziej współpracować. Próbowaliśmy go uwolnić. No nie zionął nam tutaj, więc on współpracował trochę. Trochę, może nie jakoś bardzo, ale wiecie, zawsze coś. Więc samo nieprzeszkadzanie nam było dosyć pomocne. Pomocne, nie pomocne. Mówite. Tutaj dużo jest tych rzeczy do wybuchu. Dyma. I tu jest dzwon. Są soki. I to są dzwony, dobra, 1, 2, 3. A jak ma się do tego dobrać? Nie, mam rzucić w to na przykład? Nie wiem, czy to masz tak dużą moc destruktywną. Dobra, może nie masz tak dużej mocy destruktywnej. Ale starczyło. Myślę, po co się tak bawię. Więc ja mogę zrobić tak. No powiedzmy tak. Tak. I to robi mi 2 naraz. I teraz to powinno być do otwarcia, no właśnie. No po co się tak bawię? Że jakoś tego jeszcze chciałem aktywować, skoro tego mogę sobie tego. Ale chwilę, Kratos, myślałem, że to tylko otworzysz. Ja chcę uwolnić tego smoka jeszcze, jakoś. Nie wiem jeszcze jak, bo tu pewnie będzie drugi ołtarz, nie mam pojęcia, gdy będzie trzeci. No ale chciałbym jednak go uwolnić. Aha! Dzień dobry? Już chyba nie spodziewali koledzy. Ale jest drugi ołtarz, a no tak, wy wybuchacie, zapomniałem. No ale widzę nie wszyscy. Dobra, no jest tutaj drugi ołtarz do tego smoka, tylko gdzie jest trzeci? Uwalniać. No tak, przecież tak właśnie trzeba. Tak właśnie trzeba, co? Ja tak mówię się teraz, tylko powiedz mi, gdzie jest trzeci ołtarz? Od tego czegoś. No bo wiecie, czy jest to samo... Jest ten sam łańcuch. Tutaj wcześniej żadnego nie było, bo stąd przyszedłem. Aha, będzie zianą. No łańcucha jeszcze mu nie ściągnę. Choćbym chciał, to tego nie zrobię. Nie mam jak. No tam coś kurde widzę. Okej, nie dzień na mnie, kurde, no teraz to już na mnie zielnie bezpośrednio. Tutaj byłem, tak? Tutaj byłem? Byłem. Tak, teraz liczyłem tu drugie. Aha, bo tu nic więcej nie ma. Więc pytanie, gdzie jest trzecie? Gdzie jest trzecie do zniszczenia? No co mam czekać do teraz? Ale jak zielnie gdzieś do góry. O kurde! On nie zielnie do góry, kurde, zielnie na mnie. Wypaka syberyjska. Dobra, wiesz co? Nie chcę, żebym cię uwolnił, to cię nie uwolnię. Tylko nawet do mnie strzelasz. Kurde. Dobra, idźmy na questą. Może gdzieś tutaj będzie ten trzeci ołtarz do uwolnienia. Może. A jak nie, mówi się trudno. O, ci chciało? Tyk? Padło? Nie padło. No dobra, już padło. No, no oczywiście jest was więcej, no jak żeby inaczej, no. Kurde, o czym mnie marzę? Że nie będzie więcej. Tak, po tobie, no kurde, zagada się, po nich teraz. No jest on na 5 poziomach, więc... To jest git, jakby na 6 były, no to wiecie, to 6 już są cięższe. Ja sobie pomyślę, że jakbym biegł kurde w pancerzu od startu gry. No oj, no byłoby ciężko. Bardzo ciężko. Dobra, cejka, twórzmy sobie ta. Ołtarzyka do smoka dalej nie widzę. Siema. 12 na 51, a jestem przy końcówce gry już. Piękna sprawa. No dalej bym mógł odwalić. No może mi się wydaje. Popatrz. Weź to czytni. Popatrz Atreusie. Co my tutaj mamy? Intrygujące. Co takiego jest intrygujące? Czyli nam nie powiesz, okej. Dobra. Regin z Kronos Guardu. Chyba jakoś tak. Chyba tam byłem na dole wcześniej. Chyba gdzie jest trzecie do smoczka. Smoczku. Aha. Mówię, to są koledzy. Dobra, fajnie by nie było, fajnie byłoby nie dać temu uciec. Tyk. Jest trzeci ołtarz tutaj widzę, więc fajnie. Bingo, bingo, bingo. Może właśnie bigo, bigo. Dobra, ja zasłał ten Lloyd. Uwaga, ultra. Uważam, Mateusz. Wiesz przecież, uważam jak mogę. No czasami bardziej się nie da uważać. Tak, no, zaraz go połapie widzę. Kurde, Atreusie, strzelaj do niego, w tego łapać, dobra, tyk. Co ja robię teraz? O gleba, a tam ono... Nie do wiadomo co zrobiła, szczerze mówiąc. Jeszcze ten kurde smoker tu strzela. To jest bardzo niefajne. Ten jak zakręcił, kurde, jak wyścigówka jakaś. Więc płyn mu widzę nie za wiele robi, a szkoda. Ogień! Zabił mnie tym... O kurwa, ty, dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, ja teraz odpowiednio punktu końconego. Ty serio nie spodziewałem się, że zabiłem mnie tym atakiem. Dużo życia mi zabił strasznie tym jednym. Dobra, jeszcze raz, powtórka do rywki. No sobie już odpalę teraz swoje. A co mi szkodzi? Dawaj. Runda druga. Gdzie uciekasz, Bumble? Co ty myślisz, że uciekać przed niego możesz? Nie ma takiego uciekania. Kurde. Klepiemy cię na pełnej. Ja mogę to później sobie odpalić, ale już dobra, walić. Okej, to jest smutne, że mu nic nie robi, wiecie. Nic nie robią mu te piorony. I kurde łapanie go. Gdyby to mu coś robiło, to by było wiele lepiej. Ale niestety mu nic nie robi. Nie może z wami chaosu się z nim pobawię, to ma większy zasięg. Ostrze chaosu. No może nie, bo są skuteczniejsze na elfy. Chyba kontra ładnie weszła. Zostań mi po tej kontrze. Aha, wybuchy. O nie, nie, smoczku nie bij. Dobra, uderzył mnie smok. Ten smok mnie nie za wiele uderzył, widzę. Brawo strzela. Który pany. Ile to życia bije, kurwa! Ej, strasznie dużo to bije, naprawdę. Strasznie dużo. Wręcz potwornie dużo. Ten atak pół życia mi zabrał na szota, chłop. Jeszcze żyję! No, coś boli. Chyba. Zdech? Nie, zdechł. Ej, dobra, ten był silny. Naprawdę silny. Kurde, nie blokuj mnie teraz? Bo prawie padłem. Pojawia się w wielu legendach, to wręcz podejrzanie wielu, przez co potwierdzenie czegokolwiek na temat zbroi jest trudne. Trudne. Jest jednak pewne. Ten legendarny pancerz ma zapewniać najwyższą ochronę. Całkiem przydatna rzecz dla nielubianego króla. No, to się zgadza. Została po nim tylko ta przeklęta ziemia. Dlatego właśnie nie należy ufać legendom. O. No, no smoku, jesteś, cię chcę uwolnić, a ty do mnie strzelasz. Ślepa wiara w legendę to spore ryzyko. Nie warto go podejmować. No akurat to ja się zgodzę z tobą, Kratos. Ślepa wiara w legendę to głupie. Głupia sprawa. No bo uwolnimy smoka. Dobra, teraz weź go uwolnij. To będą wszystkie trzy smoki uwolnione już. Może sobie dostanę za to. Mowę. No coś kurde nie idzie. Teraz? Tak, nie, myślałem, że mam mu pomóc. No dobra, dam radę. Ale ryknął. Albo rykła. Łuska potężnego. Dużo są szans na krótkotrwałe zwiększenie wartości siły i zyskanie dewek, gdy zewek Kratos spadnie do krytycznego poziomu. Chyba spoko. Ogień reginna. Smocza łza, jedna sztuka. I praca ukończona, uwolnię smoki. To chyba taka expa mi dało. A no nie jestem pewien. Może dało coś więcej kijów w sumie. Idźmy do tego zamku. Dobra, no nie pamiętam. Trochę się trzeba było na podstawie, żeby same te klucze zdobyć. Kurde. No nie zdobędę tej dwoje na tym odcinku. Myślałem, że zdobycie dwoje zajmie nam jeden odcinek. A tylko te dwa odcinki trzeba przeciąć na same zdobycie złej. No wchodzimy. A co tu będzie czekać na nas? Czego się spodziewałeś? Nie wiem. Mniejszej ruiny? Mniejszej ruiny? Może. A na razie mam obraz ołtarz Jotunów. Starkat. Wow. Ma sporo rąk. No dosyć. 6, 7, 8. 8? 4 łuków naraz? Preferował miecze. W końcu miał tylko 2 oczu. Widzę, że Thor utarł mu nosa. Jak to Thor? Jak to Thor? 9 na 11 ołtarze znalazłem. Chuj, tam mam nadzieję, że nie pominąłem żadnych. No bo jednak fajnie byłoby wszystkie te ołtarze znaleźć. No dobra, atak żywiołów. Wiesz, to nie jest marzutne. Co? No jakieś kurde buffiki. Nawet nie chcę mi się tego czytać, bo trzeba sobie... Poczytamy sobie to, jak już będę się, wiecie, gierował tak już na endgame. Czyli no będę miał ten pancerz i może wtedy już coś pomyślimy. Nad wyborem taki, wiecie, ostateczny zaklęć. Nie. Robi się też przeszkowie do walki z walkiem i tak dalej. Aha. Dziwne. Sługi Hel. Ała. Bolało. Moment! Zaraz mu zrywamy pancerz! O nie, kurde! No kurde, uniknąć, bo już skilla wywołałem. Dobra, no jak wędrowiec ma niższy poziom ode mnie, to jest proste. Ogólnie jest coś, czemuś się szybko nabija, wiecie. Co to? Ręka się ostrzyma, przy próbie podobuje się mech. No chyba lepsza. O kurde, dużo ich. Dobra, zablokowana, ładnie. No i co, naklupiamy ich po prostu. Jak to na Kratosa przystało? Kratosa z ostrzami Sparty. Rozklepani, łatwo. Dawaj, tu sporo słabi byli. Tu to niebieskie coś? Nie wiem, czy to już są ślady krwi, wiesz? No bo tu widzę, coś mogę przesunąć jakby ten tron. Pokój schowany za tronem. Tronem jest przejście. O! Przejście. Cóż, każda porządna sala tronowa ma tajne przejście. Okej. No dobra. Posuwamy za ten tron. No i są ślady krwi, rzeczywiście. I to całkiem spora. Czy to jest ten król krasnoludów? Tutaj leży? Chyba tak. Modsognir. Modsognir. Leży trupem. Dobra, z niego wyciągamy. Całości? Coś innego. Nie wiem, co my z nim zrobiliśmy, ale okej. Jest zły jakiś. Ostateczne poświęcenie, krzyki niewinnych, sumoczofuja. Wszystkie oczy szczęście miał. Ej pany. Chyba nowy wpis jakiś. Bestia Juszu. Modsognir. Który król krasnoludów. Jeden z... Co tam było? Jeden z synów Ivaldiego? Chyba tak. Jest to zły, ostatnie słowa króla. To smutne, że o swojej ostatecznej prośbie dowiaduje się w chwili, gdy powoli uchodzi za mnie życie. Bogowie nawiedzili mnie we śnie i zażądali zapłacę roszczeniu mego ojca w Niflheimie. Moi poddani, ci, którzy oddali swój los w moje ręce. Każdej nocy dręczyłem mnie wizje, w których ginęli rozszarpywani przez dzikie bestie. Tylko ja mogłem ich bronić, kurde. Modsognir, syn Ivaldiego. Kurewica, czyli był synem Ivaldiego. No Ivaldi to w ogóle jakiś legendarny krasnolud, z tego co wiem. Nawet ten pancerz, który się odblokował w sklepie u Sindriego i Broka. To pewnie 3 mityczne składniki, o których mówił Brok. No zgadza się. W chwili wahania mogę stwierdzić, że w całym swoim życiu nie widziałem czegoś osobliwszego. Osobliwszego? Jakie stwierdzenie. Nie lekceważ ich, chłopcze. To małe szuje, ale są zaradne. Małe szuje, ale ich wydał. Nawet niezniszczalny łańcuch z kociego tropu i ptasiej śliny. To przecież bez sensu. Tak głosi legenda. Jak szukasz sensu, to nie gadaj z odrąbaną głową. W sumie tak. Już sam wycenia odrąbanej głowy jest bez sensu. I to gadające jeszcze. No bo w sumie sama odrąbana głowa to w sumie jest na saudę. Pewnie sobie istnieją takie na świecie, ale gadająca głowa. O już no. Wyższa szkoła jazdy. O proszę, co ja tu widzę. Krzynia Norn. O. Dobrze rozumiem, że są trzy? Chwila. Jest eine keine problem. Bo są dwa z tego co widzę. O. Weź mi to daj. Weź to wstać tu. Okej. Tyk. Biorę teraz to. Dobra, dawaj. Robię to cyk tutaj. I przeżywam sobie to i robię tak. I robię tak. Dał radę? Nie dało rady. Za wolno. O. Dobra, to przekam na to jeszcze raz. Bo w sumie tam trochę nie ogarnąłem. Dobra, cyk. I cyk. Ja biorę to. Jeszcze raz. I biegniemy tam. No w sumie chwila, pierwsza nie musiałem tego, teraz tego wracać. Ja to zwaliłem. Dobra, cyk. Dał radę? Nie dał rady. Dobra. To wiecie co? Ja sobie to wyciągnę stąd, jak to będzie git. Chciałem, żeby się zatrzymało na git. Chyba za wcześnie. Ale jak zrobię tak, to powinien być git. Właśnie, jest git. Wstawmy teraz to tutaj. Daj mi kurde lewiatana. Kurde lecimy na cyk. Dobra. I teraz tyk tutaj. Dał radę? Dał radę. I co to będzie? W tej skrzyni Norn. Brok. 3 na 3. Idź. Ciekawe jak tu było za lepszych czasów. No ciekawe. Czasu Kronos Guard był pięknym miejscem, zanim obsesja króla zatruła mu umysł. Jak mógł na to pozwolić? Krasnolud ślepo uwierzył w legendę i bezmyślnie podążał jej tropem. Oto jest. Będzie walka chyba, no właśnie. Jak trudna? Trudna. To nie jest proste. Dosyć trudna. Kurde, jeden czy dwóch? Nie wiem czy drugi nie stoi mi za plecami. No, kurde, nawet więcej niż dwóch. A najgorsze to, że łapanie ich trochę średnio daje cokolwiek. To jest najgorsze w tym wszystkim. Powiedz kiedy? Nie wiem co mam z nimi zrobić. No możemy swoich ostrzy chaosu. Dobra, cyk. Chłopa. Weźmy w ogóle elektryczne strzały, co? Kiedy mam wrażenie, że mogą one trochę więcej podziałać. Kurde, nie weszła. One są w stanie kontrolować mi te ataki, widzę. To jest niemiłe dosyć. Kto ma najmniej życia? No ma najmniej. Dałoby się go wykończyć. Ała. O odwołacie taktycznym? Nigdy. Klepiemy, klepiemy. Chyba tam padł. Jakby była walka z jedną, to by było w sumie spoko. Bo z jedną będzie dosyć prosta. Chyba cyk, dwóch poskromionych, został trzeci. W sumie to dosyć sprawnie. A ta furia jest kozak, naprawdę jest kozacka to furia. Poskładany trzeci. Tańczący z wikanami. Chyba zrobione, praca ukończona nawet. I co, teraz mogę sobie nagrodę wyciągnąć z tego portalu. No, czysta esencja światów. Najwyższy jednak w ostawie świata. Co jeszcze? Pyły światów. No, 6 na 18. No, sporo tych szczelin zostało. Znalezienie, a te szczeliny są ciężkie, bardzo ciężkie są. Widzieliście, jak tutaj ta lokacja pewnie była dla mnie zielona, jak ci byli, że kuły do pomarańczowi. 7 levele mieli, chłopy. Dobra, więcej tu już nie mamy nic do roboty, widzę, że odcinek wyszedł trochę dłuższy, ale nie szkodzi. Bo teraz już lecimy do Broka i Sindriego i idziemy zobaczyć pancerz. Za który zgaduję, bez musiał zapłacić niestety, ale no. No to zobaczyłem, może kurde go wykraftują, tak o. Zobaczymy jak to będzie. Na pewno będę chciał go też ulepszyć, jeśli już go dostanę. No chyba, że to jest tego legenda, jak taki pancerz nie istnieje. Przyjrzyjmy się temu, co wiemy. Baldur to najlepszy zwiadowca Odyna, to pewne. Jeśli was szuka, liczcie się z tym, że może was szukać sam Odyn. A czego może chcieć Odyn? O tym wiem aż za dużo. Co takiego mamy, czego Odyn nie ma? To przecież no właśnie. Król bogów. Król asów, owszem, ale jego wpływy nie są nieograniczone. A gdzie nie sięga jego moc, tam z pewnością będzie chciał rządzić. Skazał mnie z tego powodu na wielkie cierpienie. No cóż, to jest mocna. Dobra, cyk, przejdźmy przez portal. Nie ma Brok. Hejka, Sindri. Słuchajcie, mam 3 legendarne, wręcz mityczne przedmioty. No, przynajmniej smarkacz. No, przynajmniej smarkacz. Twojego kołtoniska nie widać. To on wezwał naszą brodę. Są strasznie dziwne. Jak można zrobić pancerz z czegoś tak... Nie twój. Nie twój? Nie twój? Nie twój zasrany interes. Tajemnica cechowa. Mamy swoje sposoby. O. Mamy swoje sposoby, okej. Okay. Płomień Eresa. Podnosi w ogóle Newton Fall, okej. Okay. No i dobra, to że obrakował mi się pancerz u nich. Teoretycznie, czysto teoretycznie, zobaczmy. To jest Ivaldiego, czyli teoretycznie najlepszy pancerz w grze do walki, tak mi się wydaje przynajmniej. Odcinek napieśnik, ale jest to właśnie, koleżki napieśnik Broka i Sindriego. Każdy daje mi różne staty, z tego co widzę. Obydwa dają mi szczęście. Ale kurde, dosyć mało tego szczęścia, przyznam szczerze. I nie wiem, który chce. Bo Broka daje mi siłę, Sindriego daje mi runy. A daje mi też czas odnowienia. Znaczy, co mam kurde tutaj? W magicznym broń dużo są spotkanie biochony, które chroni przez wykonywanie ironicznego ataku. O, Większe szybkie zyskiwanie szalu 10%. Nawet co? Chyba Broka mi się bardziej podoba. Chyba tak. Zróbmy go. Zróbmy sobie pancerz Broka. Trzymaj się, wielko ludzie! Polacki na pieśni Broka, git. Wiecie, koniec końców pewnie tak sobie zrobimy te Polacy śmiercionośnej mgły Ivaldiego. Koniec końców. Tak obstawiam. Ale no na razie, skoro jeszcze nie mamy w ogóle części na to, no to zróbmy sobie, wiecie. I widzę, taki pancer mogę zrobić sobie tylko jedno, co ciekawe. No bo chciałem Broka chyba, no? Chyba Broka chciałem. No dawaj. Królewskie krew, wasza Broka. I na przykład Sindriego, jakbym chciał, to ja sobie nie wykraftuję. Ja mi nie daję możliwości takiej. Taka szkoda, no ale co zrobić? Wasz wędrowca. Nie no, biodejka. Pas przeklętej mgły. Bezkresnej mgły, kurde. Śmiercionośnej mgły. Dobra, gdzie to jest? Broka. Tak, Broka. Broka jest taki ciemniejszy, widzę też. Dobra, smocza furia. Smocza furia do spodni. Dobra, zobaczmy jak będą wyglądały nasze statystyki. Zobaczmy też, czy mogę je ulepszyć tak od razu. Ręce, królewskie krawasze Broka. Idealne łuski świata. Nie mam ani jednej takiej. Stal z Asgardu. Mam tylko 2, czyli stale by nie było na 1 upgrade. I to nawet nie zwiększa poziomu, tylko daje jakieś 6+. Po prostu ze 6 na 6+. Zwyczaję. No bo to szczerze chyba nie będę jeszcze ich zakładał. Mają wyższy level, ale stracę sporo szczęścia. Okej, zyskam do siły. A nawet spadnie mi level, jeśli to założę. No, spadnie mi level, bo nie wiem. Chyba nie wytrzymia, że tak nic. No nie wiem, zastanawiam się panowie i panie. A w tym momencie podziękuję wam za oglądanie. Na tle kurde tutaj Broka i Sindriego i później. No i co, standardowo, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz dla statystyk, zostawcie suba na kanale, jeśli nie chcecie przegapić żadnych odcinków. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku albo na streamku. Bye bye.